Siema, z tej strony Mikae, Monochemikalia, 2P, ekipa macierzysta. Witam na MC Rozmowy. Pogadam sobie z Kocim, trochę o rapie, trochę o życiu. Elo. MC Rozmowy, kolejna część. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Koci Rabdom. Dzisiaj moim gościem Mike. Siema, Mike, Mikae, 2P, Radom. Siemaneczko. Może na początek powiesz, gdzie się znajdujemy? To są piękne plakaty w tle i w ogóle... Plakaty to generalnie kolekcjonowane przez młodego, chyba jak grał tam mu Kutka. Na supportach to mu w ten sposób... wynagradzał granie. Okay. Też mam kilka. Jesteśmy w studio, które sobie zrobiliśmy tutaj z moim kuzynem młodym, jeszcze za czasów 2P, w jego rodzinnym domu. No i tak zostało tutaj. Sobie nagrywamy na takim starym sprzęcie, na kuledicie, na sandblasterze. Cały czas, póki działa, to działamy. Właśnie sandblaster mi się spierdolił i muszę coś ogarnąć nowego. Miałem zacząć właśnie od początków. Potem się zastanowiłem, że jednak może bardziej sprawy bieżące. No ale jak jesteśmy tutaj, no to powiedziałeś, że nagrywacie tutaj, czyli że to, co obecnie nagrywasz tu? Wszystkie moje numery tutaj były nagrane. Monochemikalia również? Monochemikalia też. U Chętka były robione bity. W zasadzie byłem takim łącznikiem, bo najpierw razem z Chętkiem robiliśmy bity, ja tutaj sobie sam nagrywałem, później z tym jeździłem do Mona i tam były byty robione. Dobra, do tego jeszcze tematu wrócimy. Czym dla ciebie jest beef? To trzeba zapytać Notoriusa, wystarczy przesłuchać Notoriusa. No to jest mocna wymiana zdań na trackach, a która czasami się przeradza w coś więcej, niestety. No właśnie i tutaj też chcę zapytać, bo to też a propos sytuacji bieżącej na scenie, która szerokim echem się rozeszła. No nie mogło się... Najgrubszy w ogóle chyba tak. Beef, odkąd pamiętam, bo w chuj ludzi się włączyło. No i się starły takie dwie mocno różne kultury, no. Taka nowa szkoła i nowe myślenie na temat rapu i stara szkoła i takie stare mocno myślenie z zasadami i pilnowanie swoich słów. Tak, to czego się mówi, no. To o czym się mówi. Słuchaj, a możesz powiedzieć, jakie są plusy według ciebie właśnie disowania się? I czy możesz wyszczególnić jakieś minusy? To znaczy, jeśli chodzi o samo disowanie się, to nie widzę minusów. To jest rozwiązywanie spraw jakichś tam zaszłości, nieporozumień. Raz, a dobrze, ludzie sobie ocenią, kto tam wygrał. A zazwyczaj to tak naprawdę nikt nie wygrywa, tylko pewne sprawy się rozwiązuje. Natomiast no, minusem może być to, że pewne sprawy mogą zajść za daleko, co u nas jeszcze się chyba nie zdarzyło w Polsce. Natomiast gdzieś tam, nawet gdzieś nasi sąsiedzi już się tam liściami wspomagali. To jeszcze jest do przeżycia, ale jak gdzieś tam już ludzie się zapędzą, to mogą sobie zrobić krzywdę poważną. Nie? No to może być minus, ale u nas to raczej jakby na razie nie wchodzi w grę. Czyli uważasz, że takie, powiedzmy, danie sobie w mordę na traku rapowo oczyszcza sytuację, tak, czasami to jest, powiedz mi, czy spotkałeś się kiedyś z takim czymś, że nie wiem, z kimś się na przykład pobiłeś, czy posprzeczałeś, a potem byliście najlepszymi kumplami. Nie mówię, że to tak tutaj zajdzie, tak, tylko chodzi właśnie o takie oczyszczenie atmosfery. Z drugiej strony też musisz w pewnym momencie się wykazać, więc
mówię o tych plusach tego wszystkiego, tak, że że tak powiem, dziś z ciebie tak samo wyciąga, co masz najlepszego, powiedzmy, tak? Wywołuje cię poniekąd do tablicy i musisz się z tym zmierzyć. No i jakieś takie właśnie oczyszczenie atmosfery, rozładowanie napięcia. Paradoks, bo jest eskalacja napięcia, ale... Ale jak jest eskalacja, to musi być rozładowanie. No. Nie, no to tak jak mówię, diss i beef dla mnie, jeśli jest dobrze poprowadzony, znaczy dobrze poprowadzony, tak jakby trzyma się w pewnych ramach tych hip-hopowych, gdzieś tam jest, zostaje na traku, ewentualnie jeszcze gdzieś tam dodatkowo ktoś tam z liścia wyłapie, to też bidy nie ma. To ma same plusy, bo wyjaśnia sytuację, jaka tam zaszła raz na zawsze, pokazuje, kto jest lepszy, a poza tym właśnie można zaliczyć zajebisty progres i często dissy to są życiówki, tak samo, nie wiem, w przypadku NASA, Jay-Z, to były chyba ich jedne z najlepszych tracków, jak się dissowali i często tak jest. Tak samo Tupac, Hit 'Em Up, to jest chyba jego największy, jeden z największych hitów. Więc no nie widzę minusów oprócz tego, że gdzieś tam to może pójść za daleko. To jest okay. Bardzo dobre narzędzie do rozwiązania. Zresztą hip-hop jest związany z rywalizacją od zawsze. Nie wiem, b-boye się mają jakieś tam zawody, zawsze walczą w kółku. DJ-e też rywalizują. Graffiti, takie wojny czasami lecą, że tam krosują się, że... No, teraz już mniej, ale no, w naszych czasach to tam mocno się rajterzy tam trzymali zasad, więc no, jak, no, hip-hop jest, rywalizacja jest nieodłącznym elementem hip-hopu i beef musi być, wydaje mi się, że jeżeli ktoś cię zaczepi ewidentnie i nie odpowiesz, to jest wręcz nieodpowiednim zachowaniem, jeśli chodzi o hip-hop. Jak się do tego wszystkiego mają na przykład bitwy freestyle'owe? Czy to już jest jakaś tam według ciebie mały taki zalążeczek jakichś słownych takich? Bo to też jest z pewnego rodzaju, wiesz. Myślę, że to bardziej, to można odebrać jako trening przed bifem. Musisz wymyślać puncze, musisz te puncze mieć gdzieś w głowie cały czas i muszą one na bieżąco wychodzić z ciebie i być odpowiednie do sytuacji. W ogóle bardzo zazdroszczę bitewnym MCs, gdzieś tam, którzy freestylują i z głowy wymyślają takie puncze, że... Znaczy podejrzewam, że one wcześniej gdzieś tam były wymyślone, ale wynajdują je, gdzieś tam sobie szufladkują je i szybko wyciągają w odpowiednim momencie. Ja niestety tego nie potrafię, mój freestyle jest straszny. Ale to jest świetny trening i na sceniczny, i właśnie jeśli chodzi o bify, o wymyślanie punchy, to jest mistrzostwo świata. A wspomniałeś o disach w Stanach, a na polskiej scenie, jakbyś tak sięgnął pamięcią wstecz, który najbardziej ci się podobał bif? Bardzo śledziłem bif Płomień TD. To wszystkie bify, tam znałem jakieś fragmenty na pamięć, był bardzo wyrównany i bardzo mi się podobał. Podobało mi się jak Mez, no ale to już tak w zasadzie zjadł Mezo. I te dwa w zasadzie, nie wiem, gdzieś tam był jeszcze jakiś głośny bif Picha chyba z panem P, ale ja go nie śledziłem jakoś już mocno. Te dwa bify mocno mi zapadły w pamięć. Dobra, ostatnio właśnie przeczesując trochę net, okazało się, że również miałeś bif z niejakim Divixem. No właśnie, jak to się zaczęło? Dograłem się kiedyś koleżce do numeru Pozdrowienia dla Swaggerów, gdzie tam nawinąłem, że... Nie pamiętam dokładnie tekstu, ale coś o tym, że tam Nike za 1000 zł nie zrobią z ciebie dobrego MC. I po prostu tak gdzieś tam w związku z tym, ja bardzo obserwując scenę, że teraz bardziej ciuchy niż skille są ważne. A koleżka, ten Divix,
ma kawałki tego typu, gdzie tam się chwali właśnie. I w ogóle nagrał w tym samym czasie numer Nike za tysiacza czy coś takiego. I pomyślał, że te wersy są skierowane do niego. I gdzieś tam w jakimś swoim numerze jakiś tam przytyk do mnie, że wjeżdża mi na rewir, coś tam. No i szybko jeden dzień odpowiedziałem mu i się tam gdzieś tam zaczęliśmy. To było z pół roku temu, tak jak patrzyłem, nie? Coś takiego. Okay. Ale to temat już jest, że tak powiem... Zamknięty szybciutko. Tam dwa tygodnie i... Monochemikalia. Dlaczego taka nazwa? Co to za projekt? Kto wchodzi w jego skład? Kiedy powstał i ile trwało nagranie go do momentu wytłoczenia go na płycie? Monochemikalia, no to znaczy, wydaje mi się to oczywiste, ale nie dla każdego. Było kilka tam komentarzy, że nagle wpadali w zdziwienie. O Jezus, to jest od waszych ksywek. Więc Monochemikalia to jest projekt, który współtworzę ja, Chętek, producent, znaczy beatmaker i DJ Mono. To są wszystko znajomi, którzy, no, znamy się z imprez z Radomia, wszyscy tutaj mieszkamy, chodziliśmy na te same imprezy, zresztą tutaj z Monem takie melanże odchodziły, że butelki nie dało się przejść, zastawiały całe przejście. No i zaczęło się w 2016 roku chyba. Chętek jest takim typem człowieka, który, mimo że jest młody, ma taką zasadę, którą my, myślę, musieliśmy mieć, bo musieliśmy się spotkać, żeby coś razem stworzyć, nie było innych możliwości. I on tak samo, żeby coś z kimś zrobić muzycznie, musi się z nim spotkać, musi z nim jakoś tam trochę porozmawiać, poobcować. I no i tak mnie zaprosił na żebyśmy stworzyli jakiś beat. Umówiliśmy się, przyjechałem do niego, coś tam poklepał, ja popatrzyłem, bo mam dwie lewe ręce do tworzenia bitów. Nagrałem na ten beat, Chętkowi się zajebiście spodobało i stwierdziliśmy, że może byśmy zrobili z tego jakąś tam epkę. W międzyczasie, że Mono jest moim bardzo dobrym ziomkiem, pogadałem z nim, czy nie chciałby dołączyć, gdzieś tego skreczować wszystkiego. Wpadła mi gdzieś w tym czasie nazwa do głowy, która zajebiście brzmiała. I Mono się zajarał, powiedział, że spoko. I no tak było, no, jeździliśmy do Chętka, Chętek klepał bity, ja sobie tutaj sam nagrywałem, bo zresztą taki mam workflow, że jak ktoś tutaj siedzi, to czuję presję od razu, a ja lubię nagrywać zwrotkę, bo nie wiem, po 20-30 razy i dopiero jak mi siądzie, to przechodzę do następnej, więc to jest w chuj nudne dla kogoś, kto tam siedzi obok. I jak ktoś siedzi obok, to czuję presję, żeby to zrobić wcześniej, w związku z tym wychodzi gorzej, przynajmniej w moim odczuciu. Więc ja tutaj sobie sam nagrywałem, później z tym się jeździło do Mona. On robił do tego skrecze, albo nie. Wszyscy wiemy, jak jest DJ Mono. No i tak sobie działaliśmy, że jesteśmy wszyscy jakby, nie wiem, to jest wszystko dla nas zajawka, nie? I mamy swoje życie, ja mam córkę, dwie prace, żonę, Mono jeździ w weekendy na koncerty, w tygodniu ma pracę w warsztacie, Chętek też ma swoją pracę, to się gdzieś tam rozstrzeliło i sobie tak dłubaliśmy przez półtora roku gdzieś, mimo że to jest tam 11 tracków, ale no, robiliśmy to do skoku wtedy, kiedy mogliśmy. No i tak to powstało. No. To jest taki projekt typowo staroszkolny, ziomkowie, którzy się spotykali, robili wszystko razem. No, tak jak to kiedyś powstawało. Okej. Słuchaj, to może tak. Co byś powiedział, żebyśmy zrobili konkursik, żeby do wygrania będzie płyta Monochemikalia? Mam nawet pomysł na pytanie. To ile klipów do tej pory? Czy już nie będzie więcej klipów? Nie ma już więcej klipów. To ile klipów poszło w sieć do płyty Monochemikalia?
Odpowiedzi proszę wysyłać na fanpage MC Records. Pierwsza osoba, która napisze poprawną liczbę, wyślemy jej płytę. Nie ma problemu, mam zresztą płytę w plecaku, akurat jest, zostały tylko z tagami, więc będzie otagowana. No to akurat, no to super. Dobra, no to co, Monochemikalia, klipy. Właśnie zadaliśmy pytanie a propos ile tych klipów, a tutaj od razu gdzieś tak konotuje mi się z tym słowo tumany. To miała być właśnie taka gra słów. Zależy kto, jak to czyta, generalnie... Kto to jest i czy wszystkie klipy w Monochemikaliach są autorstwa Tumeny? Dokładnie. Wszystko zrobił... Tumeny albo Tumany TV, w zależności jak kto chce to odczytywać, bo to jest taka zamierzona gra słów. Powstało przy okazji Hip Hop Campu, na który już sobie od kilku lat ładnych jeździmy w składzie ja, Pechu, DJ Mono i Gacek, no ale Gacek akurat jest tutaj z doskoku i nie współtworzy z nami jakby tej wizualnej części Tumany, cokolwiek, naszej ekipy. TV. Zaczęliśmy nagrywać relacje z Hip Hop Campu. Na początku na komórkach, totalnie amatorsko, później gdzieś tam Mono kupił sobie Canona, Pechu dokupił swojego, zaczęli tam sobie dokupować obiektywy, zaczęliśmy kręcić to lepiej, zauważyli nas ludzie z campu, dali nam akredytację, w związku z tym powstał nasz kanał na YouTube. A jak zaczęliśmy kręcić te relacje z campu, zaczęły one wychodzić jakoś fajnie, montaż też się jakoś fajnie zaczął układać. Stwierdziliśmy, że w sumie możemy nakręcić równie dobrze sami klip. Wiadomo, że to nie jest jakaś tam, nie wiadomo jak profesjonalna robota. Myślę, że ma swój klimat i ten montaż jest w miarę poprawny. Jak sobie działamy gdzieś tam na razie na swoje potrzeby. Już tam gdzieś tam jakieś rzeczy dla innych osób też zrobiliśmy, które jeszcze nie wyszły, gdzieś tam niedługo coś tam powychodzi. Raczej to jest na nasze własne potrzeby, na potrzeby Hip Hop Campu. I taka też, to jest taka właśnie rodzinna inicjatywa gdzieś tam ziomków. No, bardzo spoko. Powiedziałeś tu o Hip Hop Campie, więc muszę ten temat kontynuować, więc kontynuujmy ten temat. Tak jak wspomniałeś, byłeś wiele razy jako widz, ale byłeś również na scenie. Opowiesz trochę o tej akcji. No to trzeba dużo wstecz się cofnąć, a miałem tę przyjemność zagrać na kempie, zresztą ty też, tylko że no, w twoim przypadku to był hangar, to myślę, że to jest level up i... A tutaj gdzie ty grałeś? To był corner stage, taka otwarta mała scena na boku gdzieś tam. To no zajebiście, zajawa. Ale wiesz, no grały tam chłopaki z Huragans, grał Biak na tej scenie, więc myślę, że też jakoś tam wiesz, w miarę spoko, Skorb właśnie, o którym zaraz opowiem. Generalnie zaczęło się od tego, że chłopaki z Gliwic, bracia producenci, Jazz Brothers, którzy tam zrobili ze Skorupem jedną płytę i właśnie kończą drugą, zrobili konkurs, challenge na zwrotki dla raperów. Chcieli zrobić swoją producencką płytę, puszczali beat, który można było ściągnąć, dawali temat, na który trzeba było nawinąć, wybierali najlepsze zwrotki. I z tego kleili numer. I tak co dwa tygodnie powstawał nowy numer. I tak się złożyło, że załapałem się na wszystkie numery. I jak się akcja skończyła, okazało się, że chłopaki ze Skorupem, no na jednym z numerów dograł się Skorup, więc wylądowałem na jednym traku ze Skorupem. I po całej akcji okazało się, że chłopaki razem ze Skorupem będą grali na kempie. Gdzieś tam się zgadaliśmy, że może byśmy zagrali razem ten numer, który tam przy okazji tego challenge'u powstał. Skorup mówi, że nie ma problemu, fajnie, zajebiście, zgadujemy się na kempie i sobie zagramy. No i w momencie, kiedy oni grali, my sobie weszliśmy też do nich zagrać ten jeden numerek. Zajebiście, dobrze to wspominam. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda takie moje marzenie. Nie, właśnie moim marzeniem nie jest, żeby
moim marzeniem jest, żeby zagrać z dobrymi ludźmi, albo właśnie na takim zajawkowym evencie jak Hip Hop Camp. To jest moje marzenie, mam nadzieję, że kiedyś jakieś swoje pół godziny tam dostanę, nawet na tym corner stage'u i będę mógł sobie zagrać. Myślę, konsekwencją i wiesz, wszystko zaczyna się od marzeń, jak to mówią, tak? I do tego dobrze, do tego dobrze. Super. To z takich jeszcze tutaj też bieżących spraw chciałbym poruszyć temat. Widzieliśmy się ostatnio jakiś czas temu w szkole muzycznej przy okazji warsztatów Druga Strona Ulicy. No właśnie, co wyniosłeś z tych spotkań, co możesz opowiedzieć, czy propsujesz inicjatywę? Myślę, że tak zarówno jak i ja. No powiedz parę zdań. Zajebista inicjatywa, w ogóle lubię wszystkie takie, od razu się piszę na takie właśnie rzeczy, jak te challenge od chłopaków z Jazz Brothers, takie wychodzenie spoza pudełka, pierwszą taką inicjatywą zajebistą, która w ogóle wow, pomyślałem, jak to gdzieś tam zaczęło się szerzej robić i cieszę się, że się też załapałem, to było wiadomo Hot 16 Challenge i to jest kolejna taka inicjatywa, która gdzieś tam aktywuje raperów, żeby wyszli gdzieś tam spoza tego swojego właśnie studio, czy tam pokoju, gdzie nagrywają i żeby zrobili coś innego, pokazali się, porozmawiali. No i to jest właśnie taka inicjatywa, gdzie no ja już jestem starym człowiekiem i jakby co miałem się nauczyć, to się nauczyłem i bardziej tam poszedłem w związku z tym, żeby poobcować z ludźmi, którzy coś wiedzą, niż żeby się jakoś nie wiadomo czego nauczyć, bo na przykład, nie wiem, z tych rozmów z Tetrisem dużo rzeczy fajnych, ciekawych mówił i pomocnych, natomiast większość z nich już chyba wiedziałem, oprócz tego, że na przykład bardzo utkwiło mi w głowie, że no i właśnie chociażby z takiego powodu jedną rzecz można wynieść, żeby ustawić sobie mikrofon tak, żeby być nieco pochylonym, wtedy głos jest bardziej naturalny. Natomiast fajnie było popatrzeć, jak ten człowiek pracuje, jak opowiada o... Jak wygląda w ogóle rap i hip-hop z jego perspektywy, gdzie się słyszało go i tylko widziało na klipach i słyszało na trackach do tej pory. Natomiast bardzo mi się podobał panel z DJ-em Epromem i gdzieś tam te podstawy, jakieś tam pierwsze miksu i masteringu. Oprócz tego no, niczego się nie nauczyłem, bo znaczy coś tam zapamiętałem, natomiast tyle wiedzy przekazał w ciągu, ile tam była, godzina, półtorej, że mi się w głowie nie mieści, a oprócz tego no, widać niesamowity warsztat, jaki posiada i nie, byłem pod wrażeniem. Co było finałem spotkań na tych warsztatach Druga Strona Ulicy? No i właśnie, skończyło się to wspólnym trackiem z Tetrisem i katami, skreczami DJ-a Proma. Zrobiliśmy do tego klip zajebisty, można sobie sprawdzić na YouTubie. To jest numer, się nazywa Za plecami. Druga Strona Ulicy, fit Tetris i DJ-a Prom na pewno się gdzieś tam wyświetli. We'll be right back.